Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. To jest ten, o którym powiedziałem: po mnie przyjdzie mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Ja go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on objawił się Izraelowi. Jan dał takie świadectwo: ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na nim. Ja go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: ten, nad którym ujrzysz ducha wstępującego i spoczywającego na nim, jest tym, który chrzci Duchem Świętym. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. Oto Słowo Pańskie. Bracia i siostry, Bazylika świętego Piotra w Rzymie, święte miasto Watykan ze wszelkimi osobliwościami charakterystycznymi dla tego miejsca. Antyczne miasto Petra w Jordanii z tysiącami turystów, którzy każdego roku chcą odnaleźć tam i zaspokoić swoją historyczną fascynację. Mur, chiński mur, który w Azji wyznacza granice cywilizacji tej właśnie kultury. Moi drodzy, ostatnio zupełnie przez przypadek odnalazłem w mojej bibliotece książkę jeszcze z czasów liceum poświęconą cudom świata, osobliwości architektury, genialny przejaw ludzkiego umysłu, który odsłania, jak piękny jest świat, jak cudowna jest rzeczywistość, którą możemy odkrywać każdego dnia. I wobec cudowności otaczającego nas świata można postawić pytanie: dlaczego przyszedłem tutaj, do kościoła? Co chcę tutaj znaleźć? W miejscu, które jest takie zwyczajne, przewidywalne i oczywiste. Wszystko tutaj jest takie samo, nic się nie zmienia. Nudny ksiądz i słaba mowa. Kiepska aranżacja i nieprzygotowany spektakl, gdzie chór, jak w greckiej tragedii, powtarza słowa, których do końca nie rozumie. I w perspektywie tych wątpliwości i pytań staje przed nami dziś święty Jan Chrzciciel, który ukazuje sens, cel, a przede wszystkim osobę, która jest tutaj najważniejsza, wskazuje na Jezusa Chrystusa, na Bożego Syna. I wyjaśnia proroka Izajasza, mówiąc, że nie chodzi tylko i wyłącznie o osobę, która przewyższa nas godnością. Nie jest to tylko ktoś, kto ma wszystko podźwignąć i na nowo zgromadzić, ale oto staje przed nami tu, w liturgii słowa, tu w liturgii sprawowanego sakramentu staje przed nami Boży Syn. Staje przed nami jako znak, niezwykły przejaw świata. A w perspektywie tego, kto
ktoś tutaj z nas mógłby powiedzieć, skoro Jezus jest niezwykły, skoro to coś nadzwyczajnego, skąd zatem biorą się puste kościoły? Odpowiada na to papież Benedykt XVI, papież teolog. Mówi: odpowiedzialność za puste kościoły, odpowiedzialność za remisję chrześcijaństwa we współczesnym świecie pociągają i zaciągają wyłącznie teologowie, duszpasterze. Dlaczego? W książce Sól Ziemi papież Benedykt pisze: oto w liturgii i w kościele ukazuje się Chrystusa, który jest przede wszystkim dobrze czyniącym. On ma zaspokajać potrzeby Caritas. Oto w kościele ukazuje się Chrystusa, który jest mistrzem dobrej nauki, którą my próbujemy odzwierciedlać w naszym szkolnictwie. Oto w liturgii ukazuje się Chrystusa, który jest przejawem dobroci, tolerancji, uprzejmości i wzajemnej życzliwości. Ale nie o to chodzi w chrześcijaństwie. To nie jest misja Kościoła. Misją Kościoła nie jest budowanie kolejnych studni w Afryce. Istotą nie jest otwieranie kolejnych szkół w Azji. To wszystko rzeczy ważne. Ale misterium Kościoła to odsłanianie nieustannie Bożego Syna tutaj w Słowie i w sakramencie. I dlatego kościoły są puste. Pisze w książce Sól Ziemi Benedykt XVI, papież Ratzinger. Kościoły są puste, ponieważ ludzie przychodząc tutaj nie dostają tego, czego w świecie znaleźć nie mogą. Cudu Jezusa Chrystusa. Stajemy więc dziś przed znakiem. Wiele jest cudownych, niepowtarzalnych znaków nazywanych cudami tego świata. A my stajemy tutaj przed cudem, którym jest Jezus. Cudem, który, jak pisze Kirchner, pomaga nam pokonać największe smory otaczającego nas świata. Chorobę, śmierć i grzech. Zawsze zastanawiam się, dlaczego, kiedy kończy się msza święta, kiedy ministranci i ksiądz nikną w cieniu zakrystii, zawsze zastanawiam się, dlaczego w kościele nagle jest taki masowy eksodus. Wszyscy rzucają się do wyjścia. Jak najszybciej chcą znaleźć się na zewnątrz. Ale odpowiedź jest jedna. Mówi o tym Benedykt XVI. Ludzie nie doświadczyli tutaj cudu. A my przychodzimy, żeby dotknąć cudu żywego Boga, który pragnie stać się bliski przez Jezusa Chrystusa. Do tego Jezusa mogę się zbliżyć. Tego Jezusa mogę dotknąć. Tego Jezusa mogę w chwili adoracji, kilka sekund, jedna, dwie minuty mogę Go adorować, bo dotknąłem cudu Boga, który przekracza chorobę, cierpienie i śmierć. Ale proszę księdza, czy ja rzeczywiście muszę te kilkanaście sekund zostać? Nic nie musisz. Możesz natychmiast wyjść. Możesz wszystko zostawić. Bo nie przeżyłeś cudu obecności Boga. Nie otworzyłeś się na Jego łaskę, a tam na zewnątrz możesz przyłączyć się do żałobnego marszu. Ludzi zabieganych nie wiadomo za czym. Żałobnego marszu, który jest martwy. Tam nie ma Boga. Tam króluje śmierć. A ja przychodzę tutaj, żeby odnaleźć życie, żeby się podnieść, Chrystusem wznosić i pokonać, jak mówi Kirchner, największe smory tego świata. Cierpienie, śmierć i grzech. Stajemy właśnie przed znakiem, jakim jest Jezus Chrystus. Mogę Go przyjąć, a w przyszłości, tak jak w Apokalipsie, stać się częścią tych, którzy uwielbiają Baranka. Mogę. Nikt nie może mnie zmusić, ale mogę wybrać żałobny marsz, czarny kir, gdzie nie ma Boga, a ja jestem zamknięty. Przychodzę
cywilizacyjnie w odruchu kulturowego zwyczaju, ale tak naprawdę Boga przyjąć nie chce. Stajemy więc przed dylematem wybrać czy odrzucić. A decyzja? Decyzja, czy przyjmiesz Syna Bożego, czy będziesz go przeżywał. Decyzja, czy doświadczysz cudu i wybór, tak jak zawsze, należą tylko do Ciebie.